Biało, biało, wszędzie biało, tyle śniegu tu nawiało. Cześć. Właśnie idę na miejsce, które normalnie trenujemy strzelanie. No, zobaczymy jak to będzie. A jak widać, pogoda piękna. Słoneczko zaczęło świecić, a to, że jest śnieg, wiecie jak to się mówi. Pogoda na trening jest albo dobra, albo bardzo dobra. No, jak widać, bardzo zachęcający widok. Właśnie w takich okolicznościach będę sobie dzisiaj strzelał. To do roboty. Trzeba rozstawić maty. Zanim jeszcze rozstawię maty, parę słów o stawie, który ze sobą zabrałem na dzisiejszy trening. Dzisiaj kontynuacja treningu z bloczkiem. Mam ze sobą, no nie wiem czy ulubiony, ale na pewno bardzo fajny łuk Hoyt Carbon Matrix G3, rocznik 2013. Jeden z bardziej udanych moim zdaniem łuków Hoyta. Właśnie idę teraz z jedną z mat, żeby ustawić ją na odległości umożliwiającej mi strzelanie na 60 metrów. Tak jak ostatnio pisałem, drobne w cudzysłowie cardio, co raczej należy traktować jako żart, bo cardio wiadomo, że należy ćwiczyć w sposób bardziej intensywny, tak żeby puls trochę skoczył. No ale jak się potknę kilka razy o jakąś gałąź, to na pewno nie tylko puls, ale i ciśnienie mi skoczy. Zdecydowanie będę musiał coś z tą matą zrobić, dlatego że gdy trafiam w sam środek, to strzała z bloszka niestety przelatuje na zewnątrz. Jedno szczęście, że jeszcze nie udało mi się żadnej strzały zgubić. No ale pokażę wam teraz coś ciekawszego. Patrzcie, płynie sobie strumyczek. To taki, można powiedzieć, strumyk okresowy. Pojawia się wtedy dopiero, kiedy następują opady deszczu albo roztopy śniegu, tak jak teraz. Niemniej na pewno dodaje to kolorytu całemu treningowi. Obie maty już ustawione. Teraz krótkie przygotowanie sprzętu i można zacząć strzelać. No to do później. Za chwilę będę przygotowywał sprzęt. Chociaż lornetka dal mi jest w kieszeni już przygotowane. Zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednej dosyć istotnej rzeczy. Rozgrzewka. Jakikolwiek trening jako czynność planowana powinna być poprzedzona ogólną rozgrzewką, czyli przygotowaniem całego organizmu do wysiłku. No bo to jednak będzie wysiłek jakiś tam w jakimś tam zakresie. Pamiętajcie o tym, że nierozgrzane mięśnie albo stawy mogą się potem bardzo przykro zemścić na was, więc pamiętajcie o tym. Na dzisiejszym treningu postaram się raczej nie używać dalmierza,
Bo dzisiaj zaplanowałem sobie również zgadywanie odległości, na które będę strzelał. Jakkolwiek dalmierz mam ze sobą. Inną sprawą jest to, że na ten teren znam dosyć dobrze. I może to wydać się niektórym trochę takim drobnym oszustwem. No ale nigdy nie wiadomo. Odległość pierwszego strzału oceniłem na 60 metrów. Po sprawdzeniu dalmierzem okazało się, że było 59. Stąd pewnie to obniżenie strzały o te parę centymetrów w stosunku do centrum. No, z drugiej strony walenie w centrum przy takim wybiciu maty z tyłu, jak widać, no może być ryzykowne, bo mogę jej nie znaleźć w tym śniegu. Także może i dobrze się stało. Przed chwilą oceniłem odległość na około 39 metrów. Zobaczymy, jak tym razem mi poszło. Gdzie strumyk płynie zwolna, to rośnie las. A tutaj już ostatnio zauważyłem, że na film dostał się też taki wykwit natury w cudzysłowie. Naprawdę, co do kultury, co niektórych, można mieć tylko jedno zdanie. Chamstwo. No już widzę, że jeszcze muszę trochę popracować na tą ocenę odległości. Przed chwilą oddałem strzał na, jak mi się wydawało, około 50 metrów. O, plus minus jeden. Zobaczymy, jak tym razem poszło. I drepczemy znowu. I pamiętajcie, galowie, najważniejsze, żeby niebo nie spadło nam na głowy. No, w moim przypadku raczej bardziej będzie, że uważać na to, żeby się nie zrypać do strumyka. Chyba ciut lepiej. Tym razem, jak widać, lekko przestrzeliłem. Oceniałem odległość na jakieś 50 metrów. Jak się potem okazało, na dalmierzu byłem na 47. No ale przynajmniej będę miał dodatkowy element treningu, mianowicie element siłowy, czyli wyciąganie strzały z pianki PM Target. Polecam. Chciałem zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz tak naprawdę. Mianowicie na położenie samej strzały względem bocznych krawędzi maty. To jest informacja o tym, że skład jest poprawny. Ocena odległości, która tutaj w tym wypadku lekko zawiodła, jest elementem również istotnym, jakkolwiek pamiętajcie o tym, że nad formą to jednak trzeba pracować, nad formą, techniką i składem. Na razie. Przy strzelaniu do tej tarczy muszę wam przyznać, że najlepszym
odgłosem, który można usłyszeć, to jest takie głuche uderzenie w mój stary, zwinięty t-shirt. Ocena odległości 30 metrów, w rzeczywistości 28. Dochodzimy do takiego momentu w treningu, kiedy no już nudzi mi się trochę łażeń od tej tarczy do tarczy. No i teraz, jak to się mówi, potrzebuję większego kopa adrenaliny. Stoję sobie w zagajniku. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Cel mam pomiędzy, nie wiem, czy to nazwać pniami, czy gałęziami. Raczej takie małe, pięki, cienkie. Mam tylko nadzieję, że jeżeli strzała otrze, nie daj Boże, to nie będę musiał przyjeżdżać z harwesterem, żeby ją odzyskać. O, tak to wygląda. Odległość tak na oko 50 metrów. Zobaczymy. Na horyzoncie widać już mojego kolegę Konrada. Moją ulubienicę Norę, która teraz bezwstydnie robi to, co natura przekazała. Chodź, Dorka. Cześć. Patrzcie, patrzcie, aż trudno złapać obiektywy. Chodź, Norka. Sobota, nie sobota, ten ciągle przy telefonie. W sumie jak ja. Dobra, to na razie. No dobra, strzał na 50, prawie 50 oddany, zaraz zobaczymy, jak poszło. Dobra, czekaj. Konrad strzela. No żółte jest. Ale mogłoby być lepiej. Co nie? No, koniec na dzisiaj. Maty zakitrane. My się pakujemy. Do następnego. Zobaczymy. Może jeszcze dzisiaj pójdę na Brasko. Nara.